Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo. Polska ma być krajem wolnym od GMO. Program uprawy roślin motylkowatych, strączkowych jest wdrożony. To nie jest tylko program, bo kto jeździ po Polsce, to widzi, że tych łubinów jest coraz więcej. To jest jedno z możliwych rozwiązań. Powinniśmy zwiększyć, dojść do nawet 500 tysięcy ton tego ziarna. Natomiast, panie ministrze, ja mam takie pytanie. W Unii Europejskiej pracuje się nad przywróceniem mączki mięsno-kostnej, czyli białka zwierzęcego, kontrolowany w sposób krzyżowy. I to by nam rozwiązało, żeby co najmniej gdzieś w 1/4 to białko zastąpić mączkami mięsno-kostnymi. I panie ministrze, pytanie, jak wygląda ten poziom prac na poziomie Unii Europejskiej, kiedy jest szansa, żeby to przywrócić? Natomiast jest ważne to, że w perspektywie 2014-2020 dalej będzie się właśnie proponowało rozwój upraw roślin strączkowych, motylkowych, tych strukturotwórczych. Dziękuję bardzo, panie.